zalogowałem się na kolejny profil. Jakiś jest koleś i będziemy próbowali dalej. Jędruś tu jest jakiś. O, chodź na piwo. No to pisz. Tu to napi***am normalnie. Napisz, stary. Siema, prześlij na parę stówek, bo mam awarię i tyle. Po skopiowaniu wstępnej informacji i dostosowaniu jej do płci manipulowanych znajomych ofiary, fryzjer wysyła setki wiadomości. Spływają pierwsze odpowiedzi. O, spoko, ile chcesz. Dawaj. Haczyk złapały dwie osoby. Nie wziąłem karty. O, znowu zgubiłeś kartę. Ty, jest dobrze. Jest, już mamy tu punkt zaczepienia, ty. Tak, skąd wiedziałaś? Nie? No. Po co ci hajs? Znowu na picie. Jedna z ofiar próbuje się bronić, ale w zły sposób. Nie weryfikuje fryzjera, tylko za wszelką cenę chce się dowiedzieć, na co potrzebne są środki. Fryzjer jest przygotowany. No, rozwaliłem samochód, dobre. Druga osoba definitywnie odmawia. Telefon mi siada. Klaudia chce zadzwonić. Fryzjer nie może na to pozwolić. Nie denerwuj mamy, o. Moja wina. Niech się boi. 300. Nie. A ile? Możesz. Myślałem się... O, wysyła, tak? Tak. Dzięki. Dobra, idę 48, 15, 11. Słuchaj, wybierzemy, zobaczymy ile się da, bo kwoty nie powiedziała. Tak? Ile wybieramy? Ile? 500. 500. Jedziemy. Każdorazowo przy wybieraniu pieniędzy przez kod, właściciel konta musi zatwierdzić wybieraną kwotę. Fryzjer ryzykuje i chce wybrać aż 500 zł. 481. 300. 400. I 500. A, dobra.